Rodzina Poszewskich, rodzina jakiej wiele. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Poszewskich, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tyle różnych spraw nawarstwia się i spiętrza, nawarstwia się i spiętrza. W programie trzecim Mój Warszawa. Za chwilę połączymy się z Krakowem, skąd nadamy hejnał z wieży Mariackiej. No i macie, no losy, już 12. I pomyśleć tylko, że 5 minut temu była dopiero za 5:12, za 5 minut będzie aż 5 po 12. Czas ucieka, a jeszcze, jak to mówią, w lesie psia mać. No. Nie powinien się dziadek tak denerwować. Z takich stanów nerwowych bierze się większość chorób, jak na przykład gruźlica, obie choroby weneryczne, a także paraliż, egzema, pryszczyce i wścieklizna. My, młodzi, żyjemy na pełnym luzie, nie przejmujemy się niczym i gwizdzemy na wszystko. Tak, łatwo ci powiedzieć, gwizdać. Gdybyś tak jak ja miał śliczną szczękę, która wypada przy byle podmuchu, miałbyś bardziej poważny stosunek do życia. Ja muszę się liczyć z każdym słowem. I dlatego powiem krótko. Czy nie znasz gdzieś jakiegoś pasera? Kogo? Zaraz, poczekaj, włożę szczękę. No więc pytałem się ci właśnie, czy nie znasz przypadkiem jakiegoś dobrego, taniego i dyskretnego pasera? To zależy, co dziadek ma do sprzedania. Znam wielu paserów. Nas w klasie zajmuje się tym przeszło 90% młodzieży. No, nie wiedziałem. Przyznaj się, małolice, może ty sam skupujesz na boku to i owo. Nie bój się, będę milczał jak grób. Tak jak wtedy. Kiedy? No, w niezapomnianym roku 1904, kiedy to został dziadek schwytany przez nieprzyjaciela i wzięto dziadka na torturę. Tak, tak, nie masz pojęcia, co oni ze mną wyprawiali. Najpierw wykręcili mi ręce każdą o 720 stopni. Znaczy dwa razy naokoło. Tak, następnie wykręcili mi nogi każdą o 1080 stopni. To znaczy trzy razy naokoło. Dokładnie. Na koniec wykręcili mi głowę. O 1440 stopni. A ty skąd wiesz? Łatwo się domyślić. Sam bym tak zrobił na ich miejscu. Nie pisałem ani słowa. Skręcali mnie tak, skręcali, aż wreszcie zmęczenie musieli mnie puścić. Wtedy stała się rzecz straszna. Moje wszystkie poskręcane części ciała zaczęły się nagle rozkręcać z potworną szybkością. Stałem się czymś w rodzaju takiej potężnej trąby powietrznej, która wessała w siebie całą główną kwaterę nieprzyjaciela. Tak, tak, nie zostało po nich ani śladu, a w ziemi jest do tej pory dzisiaj taka wielka dziura, nad której pochodzeniem głowią się bezskutecznie naukowcy, prawda? Ale ja im nie powiem, choćby mnie torturowali, dlatego jeżeli jesteś paserem, to mów śmiało. Ja cię nie wiedział. A co właściwie dziadek chciałby upłynnić? Właściwie wszystko, tak, dużo różnych rzeczy. Rozumiem, poszukuje dziadek wielobranżowego pasera. Tak, sprzedam tanio, bo zależy mi na czasie. Rany boskie, no już jest 5 po 12. Minęła godzina 17:05. Jak zwykle o tej porze, muzyczna poczta UKF. Marylu, czym w zasadzie mam zamieszać te herbaty? A nie wiem, czym chcesz. Zginęły wszystkie 3 łyżeczki. To ty tak pilnujesz naszej ślubnej zastawy? Zginęły także 2 widelce i 1 nóż. No Boże, co za strata. Jakaś strata tam, niekompletna cynowa zastawa z jakiegoś baru mleczy. Nie o to chodzi, papo. Byliśmy przywiązani do tych drobiazgów. Podarowałem je Maryli w 2. rocznicę ślubu w dowód pamięci i odwagi, której trzeba było w zasadzie wiele przy wyjątkowo podejrzliwej obsłudze tego baru. No cóż, mnie też jest przykro, ale najprawdopodobniej nie będziemy z tego powodu płakać, choć jeść będzie nam, prawda, trudno. Ale tam wielkie rzeczy. W Mandżurii do tej pory w ogóle nie używa się sztućców i jakoś tam jedzą. Używają do tego celu pałeczek, przypominających ołówki. Nie powiesz chyba, gdzieś udział u was w biurze, nie da się skombinować 2 ołówków. Ołówków? Ja, to dobre. Wyobraźcie sobie, że właśnie dzisiaj wyniosłem z biura 10
nowych ołówków w nogawce od spodni. Nie wiedziałem w zasadzie, po co to robię, ale że leżały niepilnowane na wierzchu, pomyślałem, nie wezmę ja, weźmie kto inny i ciachnie do nogawki przez tę specjalną dziurę. W kieszeni, co to wiesz, Maryno? No wiem, wiem. Do tego specjalnego worka, który wszyłam ci kilka lat temu do spodni, kiedy tak. W waszym biurze zaostrzono kontrolę. Tak, a mimo to na bramie najadłem się strachu, bo ołówki łaskotały mnie w łydka, a w dodatku grzechotały tak głośno, że strażnik usłyszał to i zapytał, co pan tam grzechocie, panie Poszewszyński. O Boże, no i co zrobiłeś? Zagrałem wabank. Powiedziałem mu bezczelnie, że to nie ja grzechocie, tylko ukradzione z biura ołówki, które mam w nogach. A czyś ty zwariował? Tak, dokładnie tak samo pomyślał strażnik. Popukał się znacząco w czoło, zachichotał i podniósł podwójną kratę. Tak, tak, chciałem przyznać, że przytomnie zachowałeś się, chłopcze. Tak, i dzięki temu możemy teraz gwizdać na brak zastawy, zastępując ją wschodnim zwyczajem ołówkami biurowymi typu HB4, o ile zdążyłem zauważyć. Tak, widać, drugi mądrania. Więc wyjmij je teraz na stół i zamieszaj wreszcie tę herbatę, bo wystygnie. No, pomóż mi, Marylu. Nic tu nie ma. A zobacz niżej. No właśnie, patrzę niżej. No i co? Pusto, ani śladu. Może dziura tam jakaś. No to ja nie rozumiem. Przecież tam były grzechotały, pamiętam jeszcze przed chwilą. Wobec tego, no jak to się mogło stać? No, słuchajcie, to z tego wynika, że mamy we własnym domu złodzieja i to wyjątkowo zręcznego kieszonkowca nogawkowego. Albo odwrotnie, nogawkowca kieszonkowego. Ja odpadam. Nie kradłbym nigdy dwa razy tych samych ołówków i to w dodatku za drugim razem samemu sobie. Gdybyś tak zrobił, byłbyś najprawdopodobniej idiotą, kretynem, cymbałem, imbecylem, mój Więc drogi. Więc kto to zrobił? No, u diabła. No, to ja. Co ja? No, ja ukradłem i ołówki, łydzieczki, wiele, wiele innych rzeczy. A Tom się uśmiał. Słuchaj, co to naprawdę kawalarz? Tak, kawalarz ze mnie nie lichy czas, kwaliacki był wszystkim. Minęła godzina 19. Co wieczór powieść w wydaniu dźwiękowym. John Erskine. Prywatne życie pięknej Heleny. Odcinek. No, no tak, kiedy tak co wieczór słuchamy tej powieści, ma się rozumieć w wydaniu dźwiękowym, przypomina mi się zdarzenie z wojny japońskiej. Leżałem sobie spokojnie na warcie w krzakach pigwy, aż tu nagle zmyślą jacyś kroki. Gdzie jest kaganiec Murzyna? Trzeba mu go natychmiast założyć, bo wyjada kartofle ze skrzynki. Nie ma go na swoim miejscu? Nie ma. Zaraz. Przecie ja stój, prawda, bo strzeja. Cisza. Po chwili z krzaków wyłazią na mnie trzy gołe baby. Hasło pytam, przyglądając się im szczegółowo. Hasło mieliśmy wtedy, pamiętam, dla zmylenia Japończyków japońskie, wiem ja. Fujiyama, a odzew Godzilla. A te baby nic, no. Podchodzą coraz bliżej, stają przede mną w dwuszeregu i pytają. Parysie, mówią, która z nas najbardziej ci odpowiada? Marylo, zostaw te kartofle i chodź tu. Nie ma kartofli, skrzynia jest, jak się okazało, zupełnie pusta. Domowy złodziej ukradł nam cały zapas ziemniaków, o. Zobacz, zginęła także wizytówka z naszych drzwi. Była to cenna aluminiowa tabliczka z wyrytym gwoździem napisem Poszewszyński. Zaraz. Długo nie mogłem się zdecydować, bo były jedna w drugą i w trzecią do rzeczy, prawda? Pulchne, dorodne, jak rzepy, no. Mówię wam, palce lizać. Wtedy pierwsza mówi tak. Panie Poszewszyński, jeżeli wybierze pan mnie, będzie pan mądrym człowiekiem. Druga goła baba powiada. A jeżeli mnie, to wyprzystojnieje pan natychmiast. Na to trzecia baba mówi. Jeżeli ja się panu spodobam, załatwię panu znajomość z najpiękniejszą kobietą w tych stronach. No jak myślicie, którą wybrałem? A nie mam teraz głowy do tych gołych bab papy. Dość mam swoich kłopotów. W tym domu zginęło właściwie wszystko z tak zwanych drobnych przedmiotów.
Mydło, grzebień, nasza wspólna szczotka do zębów. Wasia szczoteczka, ja tam jej nie używam. Sznurowadła, guziki. Mici, agrafka, pusta butelka po mleku. Dwa puste słoje pod rzemię. Zatyczka do zlewu. Zatyczka? Rzeczywiście, nie zauważyłem. Puszka po rybkach, puście. Co? Moja puszka po rybkach, puste? Zobaczysz, Marilo, że mam rację. Wracając do rzeczy. Wybrałem tę gołą babę, która zaproponowała mi znajomość tą piękną kobietą, prawda, z którą żyłem potem długo i szczęśliwie w oblężonym porcie Arturze. Kiedy już mi się znudziła, obstąpiłem ją kapralowi Jedziniakowi za dwa jeny, które zresztą wydałem na kurację. Gdyby dzisiaj stanęły przede mną znowu te trzy gołe baby, wystrzelałbym je jak kaczki. Nie ma puszki! A to nie mówiłem? Mamy jeszcze dzwonek, to dziwne. A ty myślisz, że tak łatwo ukraść dzwonek, Grzesiu? Dla mnie to za wysoko. A Tom się uśmiał. Przepraszam za mój strój. Dlaczego wygląda pani przepięknie w tej starej smacie na gołe ciało? Dzień dobry, panno Ingo. Co to u pani przepierka, że nie ma pani co na siebie włożyć? Grzegorzu, odwróć się. Jestem taka zdenerwowana, że nie mogę mówić. No to niech pani coś zaśpiewa. O matko moja miła, dlaczegoś mnie rzuciła? Dlaczego dnia pewnego odeszłaś w siną dal? O matko nierządnico, odeszłaś w dal ulicą. Me oczy cię nie widzą, pozostał tylko żal. O ojcze mój nieznany i tylko domniemany, dlaczego dnia pewnego nie wrócisz z byle kąd? Wysłuchaj mego hukania, zapukaj do mieszkania i już bez pociągania ucałuj córkę swą. O wuju mój jedyny, dziś twoje imieniny, lecz winne ty krainy, odszedłeś w tamten czas. O wuju z Ameryki, choć miałeś ty wybryki, ja jednak w sposób dziki wspominam cię nieraz. O wuju, 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 wuju. O matko, wuju, ojcze, niech płacz mój do was dotrze. Wspomnienie to najsłodsze rodzinnych więzów krwi. Powróćcie w nasze strony, porzućcie wasze domy, bo czas nieunikniony, by umrzeć w stronach swych. Matko, wuju, ojcze, matko, wuju, ojcze. Jak na swój wiek ma pani w zasadzie jeszcze kawał głosu. Dziękuję panu. Bardzo panu uprzejmy. Ten głos to jednak wszystko, co mi zostało. Ktoś mnie okradł. Boże, co za nieszczęście. Oj, nas także dzisiaj okradli. Czy ma pani jakieś podejrzenia? Nie chciałabym pochopnie rzucać na nikogo podejrzeń. Niech pani nie rzucia. Wyłamany zamek w moich drzwiach jest cały uwalany dżemem takim właśnie dżemem. Gdzie ojciec idzie? Niedaleko, zaraz wracam, bo po prostu jest mi niedobrze. Niech pani mówi dalej. No cóż, podejrzewam, że to był pan dziadek Jacek, że pan dziadek Jacek był uprzejmy obrabować mnie pod moją nieobecność. Dziadek Jacek, proszę pani, to niemożliwe, ten zniedołężniały starzec nie może być w ogóle brany pod uwagę. To już raczej Maurycy, może Grzegorz, tak. Ostatecznie ja. Oczywiście nikt z nas tego nie zrobił, ale jeżeli ma pani ochotę,
Może nas pani podejrzewać, a nawet zrewidować mieszkanie. Proszę, proszę się nie krępować i przeszukać całe mieszkanie. W takim razie chętnie się rozejrzę. Zacznijmy od rewizji osobistej, dobrze? Panie Grzegorzu, czy mógłby pan pokazać mi ten swój specjalny worek w nogawce? Z przyjemnością. Proszę bardzo. Jest pusty. Dziękuję. Kolejna panią, pani sąsiadko. Tak. Proszę podnieść ręce do góry, dobrze? Proszę bardzo. O tak. O. Co to? Ma pani powiększone gruczoły chłonne? A tak. Maryla jest poważnie chora. W każdej chwili grozi jej operacja. Zdenerwowałam się dzisiaj i to dlatego. Tak, tak, okradli nas na łączną sumę ponad 30 zł. A mnie na 29. Tak. Lekko licząc. Taki złodziej to wie, co ukraść. Byle czego nie weźmie, ale. Czy wy wiecie, jaki to dzisiaj dzień mamy? No. Środa. Albo sobota. Da. Niedziela nie, bo dzisiaj byłem w pracy. Nie o to chodzi. Sprawdzam tylko, czy pamiętacie o moim święcie. Jakim święcie najprawdopodobniej? No, o tym, który dzisiaj obchodzi. Ojciec coś obchodzi? Tak, urodziny. Panie dziadku Jacku, a które to urodziny? Piąte. Piąte w tym roku, miania. To bardzo dziwny zwyczaj. Zaraz to wyjaśnię. Otóż moja matka była osobą szalenie rozciepaną i dopiero w kilka lat po moim urodzeniu zorientowała się, że zapomniała zanotować datę mojego przyjścia na ten padł. Kiedy doszedłem do pełnoletności i wyrabiałem sobie dowód osobisty, podałem 5 hipotetycznych dat urodzenia do wyboru, do koloru i obchodzimy właśnie 5. hipotetyczną datę moich urodzin, już ostatnią w tym roku. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Dziękuję, ale nie o to mi chodziło. Życzenia życzeniami, ale to przecież puste słowa. O żadnych prezentach nie ma mowy. Zobaczymy. Wydaje mi się zabawne, Heleno, że to ja mam opowiadać tobie, a nie ty mnie. Proszę cię jednak, opowiedz. Tu program 3, godzina 21. Z gry. Grys. Magazyn Macieja Zębatego. Po raz 16. Wiecie, ten cały Maciej ma podobny głos do naszego Maurycego. Ale nie rozumiem, Grzegorzu, dlaczego wszystko ci dzisiaj tak śmieszy? Złodziej w domu, a ty rżyst, byle czego jak stara szkapa. Gdybyś widziała minę tego strażnika, kiedy mu powiedziałem, że wynoszę ołów. Oj, no nie rób z siebie takiego bohatera. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, naprawdę. Nie ruszać się. A dlaczego stać? Niech pan siada, panie Włodku. I niech pan tak nie macha tą siekierą, bo jeszcze zrobi pan sobie krzywdę. O nie, będę machał tak długo, aż ten wasz cały dziadek Jacek nie odda mi tego, co ukradł. Ja! Pan. Oj, nieładnie. Wpaść niby to z sąsiedzką wizytą i zwędzić z serwantki cenny bądź przedmiot, a potem jak gdyby nigdy nic poprosić o szklankę wody. Ale o czym pan mówi? Ja przecież w ogóle u państwa dzisiaj nie byłem. Nie tak. Było pana, tak? Idziemy w zaparte. Idziemy, tak. Powiem krótko. Żona powiedziała mi, że jeżeli nie przyniosę z powrotem tego ucha od filiżanki, nie mam po co wracać do domu. A to było jakieś cenne ucho? Tak. Było to ucho od majsenowskiej filiżanki. Warte co najmniej 30 zł. Zważywszy, iż cała filiżanka kosztowałaby w desie najmniej 100 zł. Ale może pan mnie zabić, ale już za późno. Przepadło. Sprzedałem to pierwszemu, lepszemu, dobremu, taniemu i dyskretnemu paserowi, który nawinął mi się pod rękę. Nasze ucho. Tak. A także łyżeczki, łówki, kaganiec, puszkę po rybkach, puszkę kartofle, sukienkę panny Inga, aluminiową wizytówkę, no i wiele innych rzeczy, do których nigdy cię wam nie Co? Naprawdę? Ojcze, no rozumiałabym, gdyby okradł ojciec nas wszystkich w zwykły dzień, ale dzisiaj w dniu 5 tegorocznych urodzin. Tak, naprawdę. Tak, i właśnie dziś. No
Wszystkiego najlepszego, mimo wszystko. Przepraszam, że tak z pustymi rękami. No właśnie, nikt nie pamiętał, że staremu dziadkowi Jackowi Poślepczyńskiemu należą się dzisiaj prezenty. Przewidziałem to zawczasu, kupiłem sobie piękny prezent od was wszystkich za pieniądze od pasera. A, to co innego, że ona się ucieszy na zdrowie. No, co tam komu po uchu od filiżanki? A cóż to za prezent, papu? Niech no papa przynajmniej pokaże. W końcu to prezent od nas wszystkich. Tak, a ja nie jestem taki głupi. Nie kupiłem sobie za to niczego, co moglibyście miło nie brać. Ach tak, no? No i czemu się nie śmiejesz, Grzegorzu? Ale coś sobie przecież papa kupił, prawda? Niech pan powie, obiecuję, że palcem pana nie tknę. O, im też nie pozwolę. No dziękuję panu. Otóż, moi drodzy, za całe 120 zł wykupiłem sobie atrakcyjną, pieczą wycieczkę do lasów kabackich, trzema postojami, jednym posiłkiem, dwoma ogniskami i wspólnym śpiewaniem znanych piosenek. A kiedy to będzie? Może i my byśmy dołączyli? Zbiórka w niedzielę o 4 rano w przejściu podziemnym na placu na rozdrożu. Mamy się wszyscy poznać po egzemplarzu Życia Warszawy, trzymamy w lewej ręce do góry nogami. Ojcze, a ma papa złotóweczkę na gazetę? Nie, pożyczysz. Nie pożyczę. Nie poznają papy i pójdą sami. Ale ja ich poznam, ty bałwanie. Przecież oni będą mieli gazety. Już z ich wnętrza i bez nas wiele spraw tu na warstwie się nie spiętrza.